Jestem przeszczęśliwa. W jakimś pałacu? Na G. Na G. O właśnie, tak. Tu Agnieszka nam wszystko powiedziała. Super mówi po koreańsku. Super mówi po koreańsku i nam wszystko powiedziała. Każdą nazwę, jeżeli nie wiemy, ona nam tłumaczy. I chcieliśmy wam, że tak powiem, opowiedzieć o tym, co tu się dzisiaj zadziało. Najpierw może pani. Jak to się stało, że pani tak wygląda? Bo przyjechałyśmy do czarującego kraju i jesteśmy czarujące, ala gejsze, nie dzisiejsze. A może pani nam powie? Ale o czym, proszę pana? Proszę pani, tu jest bardzo dużo do powiedzenia i... Przerywają nam relacje. Przerywają nam, ten osobnik nam tu przerwał. Państwu. Znajdujemy się w Namsan Cable Car w Seulu. Jak widzicie, za nami bardzo ładny widok. Seul jest miastem, w którym mieszka prawie 10 milionów ludzi. Różne są statystyki. Rzekomo razem z przyległościami jest to około 20 milionów. Ale dokładnych cyfr nie znamy. Za chwilę udamy się na górę, skąd wam pokażemy, jak wygląda miasto z góry. Najsłynniejszym pomnikiem w Seulu. Świata. Świata. Ma nawet świata. Gdzie wszyscy próbują tańczyć i się cieszyć. Wyszli, zrób zdjęcie. We'll be right back.
witam wszystkich. Jesteśmy teraz w strefie koreańskiej, strefie zdemilitaryzowanej. Jest to 238-kilometrowy pas oddzielający Koreę Południową i Koreę Północną. Pas ma szerokości około 4 kilometrów i rzekomo ma zapobiec jakimś konfliktom między jedną a drugą stroną. Na tyle jest szeroki, że żeby jedni i drudzy nie mogli ani się zobaczyć, ani tam coś sobie nagadać, coś tam pokłócić się, więc jest to taki pas. Zaraz wam pokażemy, co dalej. Jesteśmy na granicy w DMZ Zone i tu mamy po tej stronie część południową, a po tej mamy północną. 18 miesięcy. Jesteśmy w mieście koreańskim Busan i zaczepiamy przypadkowych przechodniów. Proszę państwa. Spieprzaj dziar. Krążymy już od godziny, nie możemy znaleźć naszej stacji metra, nie wiemy gdzie jesteśmy, nigdy nie był tu żaden turysta i nie wiadomo co będzie dalej. Idziemy na razie przed siebie, Agnieszka mówi, że przygoda, na pewno przygoda, szukamy stacji metra, nikt nie wie, nikt nie mówi po angielsku. Nikt niczego nie wie. I my też niczego nie wiemy. Wieje, bolą nas głowy, gardła, nogi, wszystko. Jesteśmy głodni, chce się nam pić i nie wiem co jeszcze. I tu z tego miejsca właśnie widzimy całą panoramę Seulu. Widziałem. Właśnie tu jest zdjęcie z językiem. Wiedziałem kiedy je zrobić.
I tu widzimy te słynne 20-milionową aglomerację. Proszę.